Formę. No ale dlaczego nie mamy Morgensterna, tylko mamy Adama Małysza? Nie wiem. Tam się stało, chyba jakiś problem z wiązaniami miał reprezentant Austrii. Być może dlatego ta zamiana. Zatem popatrzmy na Adama Małysza, prowadzącego po pierwszej serii, w której skoczył 137 metrów. Ma 0,4 przewagi nad Tomasem Morgensternem. Drugi skok też bardzo dobry w wykonaniu reprezentanta Polski. Brawo! Brawo dla Adama Małysza. No, mówiłem o tych zwycięstwach 38 w historii startu w Pucharze Świata, o 83 miejscach na podium. No więc być może dzisiaj na pewno będzie miejsce na podium. Czy będzie zwycięstwo? 135 metrów, 2 metry bliżej niż w pierwszej serii, a więc taka sama odległość w drugiej jak Matti Hautamäkiego. No ale miał przewagę nad Finem reprezentant Polski 2,1 punktu. Dostał podobne noty 19, 2,3 po 18,5 punktu. I zobaczmy, jaka łączna nota. A dodanych 7, 9 jeszcze za wiatr. No więc jest pierwszy oczywiście. 288,8 Adama Małysza, przewaga 4 punktów.